Pani się pyta, czego ja uczę. Ja jestem terapeutą, pedagogiem. Nie uczę konkretnego przedmiotu, uczę psychologii, ale uczę też przede wszystkim, jak sobie w ogóle radzić w życiu, gdy się nie umie sobie radzić w życiu. I teraz właśnie mówię o moich zajęciach, które się nazywają rewalidacja życia codziennego i to są zajęcia dla osób głównie autystycznych, z ADHD, z fobią społeczną, zagrożonym wykluczeniem społecznym, czyli na przykład z rodziny, gdzie rodzice nie spełniali dobrze swoich funkcji, gdzie nadrabiam z taką osobą to, czego ona potrzebuje, żeby nadrobić. Czy to są kontakty społeczne, czy to jest wyjście na imprezę, czy to jest znalezienie sobie jakiegoś zlecenia, czy w ogóle pracy, założenie profilu randkowego, ubranie się pasująco do figury, gotowanie, sprzątanie, obsługa elektronarzędzi, nie wiem, kontakt ze zwierzętami, tak? To jest mikoterapeutyczny worek. Przywitaj się, worek. Ja tego jestem w stanie nauczyć. Jestem w stanie zdiagnozować z człowiekiem, w czym mogę mu pomóc i po prostu w takim bezpośrednim kontakcie, nie w gabinecie, nie podczas terapii, nie podczas jakichś zorganizowanych zajęć, które mają program, po prostu się człowiekiem zająć, znaleźć jego mocne strony, wzmocnić te strony, odpowiedzieć mu na pytania. Tutaj pan pisze, co dobrze robisz? Odpowiedzieć mu na pytania, co dobrze robi. Czyli na przykład pomóc mu ustalić swoją ścieżkę życiową. Bo często w ogóle autyści przed 30 rokiem życia są dziećmi, które nie wiedzą często w ogóle, w którą stronę pójść w życiu. I ja jestem w stanie, właśnie widząc te mocne strony i potrzeby, pomóc wyznaczyć sobie kierunek życiowy, tak? Spróbować różnych prac, spróbować różnych zajęć. Rewalidacja życia codziennego. Pomyślałam o takiej usłudze, której nie ma gdzie indziej, nie ma w gabinetach, nie ma u terapeutów, nie ma na zwykłych terapiach, dzięki której, podczas której można nadrobić dowolne braki życiowe, dowolne braki w skillach, umiejętnościach, doświadczeniu, czego nie nadrobi się na terapii. I to polega na tym, że spotykamy się albo u mnie w domu, albo na mieście, jeden na jeden. Ewentualnie mogą być dwie, maksymalnie trzy osoby. Zaczynamy od diagnozowania potrzeb, czyli czy to rodzice, czy nauczyciele, przyjaciele, osoby, która ma chodzić do mnie na rewalidację, oczywiście opowiedzą mi, jakie są potrzeby, jakie są problemy, co trzeba nadrobić. Tak samo osoba zainteresowana, niezależnie od tego, czy ona ma 8 czy 25 lat, może mi opowiedzieć, co jej sprawia trudność, czego by się chciała nauczyć, czego nie rozumie. Ja jestem osobą, która odpowie na wszystkie pytania, jeśli będzie umiała oczywiście. To, że odpowiem na wszystkie pytania, oznacza przede wszystkim, że ja nie mam tematów tabu. Bardzo często w pracy z moimi klientami ja się dowiaduję, że jestem pierwszą osobą, która im w ogóle uświadomiła, że w tym czy tamtym nie są jacyś dziwni, nie są jacyś nienormalni, tylko są w pewnym standardzie, autystycznym standardzie. Jestem osobą na tyle pozbawioną pruderii i otwartą, że jestem w stanie porozmawiać także o wątpliwościach ze sfery seksualnej, których w autyzmie jest naprawdę sporo. Ja mam doświadczenie nie tylko jako pracownik tej branży, ale też jako osoba z autyzmem, która się zadaje osobami z autyzmem. Osoba, która się od 40 lat, można powiedzieć, zadaje z autystami, więc moje życiowe doświadczenie pozwala widzieć i rozumieć trochę więcej, niż gdyby to było tylko zawodowe, tylko gabinetologiczne doświadczenie. Przez to też, że jestem osobą dość towarzyską, a przynajmniej byłam, i mam dużo
ogromnie dużo znajomości, takich właśnie pozbawionych tabu, to nie tylko jestem w stanie poznawać podczas rewalidacji życia codziennego ze sobą ludzi, ale też jestem właśnie w stanie odpowiadać na pytania, na które inni terapeuci nie odpowiedzą, bo nie wiedzą. Musiałam wyjść po energetyka, które są bardzo owijane złą sławą. Nikt ich nie poleca. Teraz zawierają taurynę, która mi jest bardzo potrzebna i to też umiem wytłumaczyć. I to jest taki przykład rzeczy, które wiem. Jestem osobą z autyzmem i z ADHD. Przeszłam w życiu wiele traumatycznych wydarzeń. W zasadzie od 2010 roku moje życie jest bardzo ciężkie. Spotkałam wiele tragedii i mój układ serotoninergiczny i dopaminergiczny, które zawsze były słabe, bo są słabe u autystów, padł na amen. Leżę i kwiczę, suplementuję i biorę leki. Jest tak w naszej naturze, że jeśli układ serotoninergiczny nie jest zadowolony, to znaczy on wysyła do organizmu informację, że lepiej się teraz nie rozmnażać, bo nie jest dobrze. W związku z czym zaczynają się zaburzenia hormonalne, które zapobiegają płodności i występuje PMS, a jeszcze też w skrajnych przypadkach PMDD, czyli taka ostrzejsza forma PMS-u, to występuje właśnie u kobiet z ADHD i z autyzmem, które za dużo w życiu przeszły. I przy tym często krwawienia są tak uporczywe i tak długotrwałe, że może dojść do anemii. I w anemii nie tylko jest potrzebny, ale też tauryna. O, widzicie, ja jestem w stanie wytłumaczyć tysiące takich problemów, bo jestem fascynatką tego, czym się zajmuję. W tym jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego kobieta, która za dużo w życiu przeszła, potrzebuje energetyku. Okej, to jest jeden z przykładów. Jakie jeszcze, co można robić podczas rewalidacji ze mną? Nauczyć robić makijaż, obsługiwać elektronarzędzia, zrobić kompostownik, zrobić jakiś do it yourself, u mnie w domu spotkać się z kotami terapeutycznymi i psem antyterapeutycznym. Autyści często mają problemy z pracą, ze zdobyciem pracy, z utrzymaniem pracy jeszcze większe, tak? Więc mogę zabrać na jakieś zlecenie, na przykład na statystowanie. To jest bardzo dobra opcja na jednorazową pracę, która może się często powtarzać. To jest z różnymi ludźmi, więc z jednej strony jest to trochę przerażające dla osób, które mają zahamowania społeczne. Z drugiej strony jest to dobre właśnie dlatego, że tych ludzi się przewija wielu, poznaje się wielu. Bierze się udział w zorganizowanym projekcie, trwa to zaledwie kilka godzin, pieniądze się dostaje od razu do ręki i nie trzeba budować trwalszych, głębszych relacji. Aha, no widzę, że tutaj pan już bardzo bliża mi, więc przerwę na chwilę i po prostu pana wyrzucimy z kanału raz na zawsze. Tylko, że jestem osobą szanującą się i również umiem nauczyć szacunku do siebie. I z czymś takim jak psychopatka to widać, upośledzona umysłowo, ja w ogóle dyskutować nie będę, tylko po prostu taka osoba nie ma już do mnie wstępu nigdy więcej. I tego też nauczę osobę z autyzmem, czy osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym, osobę z fobią społeczną. Nauczę, jak sobie radzić z chamstwem. Ja w ogóle zaczynałam swoją pracę tworząc fundację z myślą o ofiarach przemocy. Ja się nie zajmuję stricte autyzmem, choć jestem osobą z autyzmem, w związku z czym naturalnie moja klientela to też są głównie autyści, bo oni mnie po prostu lepiej rozumieją, bardziej akceptują. Tutaj pan z pewnością nie jest autystą, bo żaden autysta nie nazwałby mnie osobą wyśledzoną umysłowo.
Natomiast wiem, że dla wielu osób neurotypowych ja wydaje się być dziwna. Widzenia. No, już pana nie ma. I z pewnością, jeśli jesteście rodzicami autystów, czy jesteście autystą, to wiecie, że ciężko się odnaleźć w szkole, ciężko się odnaleźć w przedszkolu, ciężko nawiązać różne relacje, bo na osobach neurotypowych my często sprawiamy wrażenie dziwaków. To, jak to wpływa i właśnie na ten układ serotoninergiczny i w ogóle na samoocenę takiego młodego, wartościowego człowieka, to jest straszne. To, co później trzeba odbudować przez nieumiejętność radzenia sobie z nienawiścią, to są często ruiny. Do mnie trafia mnóstwo osób na konsultacje, na terapię, czy ogląda nasz kanał. Mnóstwo osób, które są przekonane, że są nienormalne, że z nimi jest wszystko nie tak. Głównie często moja praca sprowadza się tak naprawdę do tego, że ja uświadamiam człowieka, że on nie jest nienormalny. Że on nie jest dziwny, że on nie jest nie taki. Ja rozumiem, że jest nas mniej w populacji niż osób neurotypowych, ale generalnie każda potwora znajdzie swego amatora i też każdy dla kogoś jest nie taki. Każdy dla kogoś jest dziwny i każdy w czyjejś opowieści jest potworem. To są normalne rzeczy. I wiecie, jest taki pewien problem z tym, że młody autystyczny człowiek jest non-stop terapeutyzowany. To znaczy, on z jednej strony chodzi nadrabiać swoje trudności, braki, tak, czy na TUS-ie, czy na jakiejś integracji sensorycznej, czy na psychoterapii, a z drugiej strony to on cały czas podprogowo dostaje taki przekaz, że z nim jest coś nie tak, on jest cały do naprawy. Ja nie naprawiam. Ja spędzam czas. Spędzam go na tym, co tej osobie jest potrzebne. No właśnie na przykład widzicie tutaj typowego ADHD-owca, który co chwila coś i o czymś zapomniał, gdzieś musi pójść, gdzieś musi wejść. Dzieci z ADHD często w szkole słyszą, że są niegrzeczne, słyszą, że są śmieszne. Ja też to słyszałam, z mnie się klasa śmiała, bo co chwilę musiałam coś odwalać, ja musiałam chodzić dwa razy podczas jednej lekcji do łazienki, tak? I to był pretekst, tak naprawdę ja nie potrzebowałam do łazienki, tylko się po prostu przewiec albo coś. Zgłaszałam się bardzo często do tablicy, bo mi na tablicy kropka jakaś tam niestarta przeszkadzała i musiałam to wytrzeć, tak? To jest i autyzm, i ADHD. Kiwałam się na krześle, nauczyciele się ze mną kłócili, żebym się nie kiwała na krześle, rysowałam na marginesach, nauczyciele się ze mną kłócali, żebym nie rysowała po zeszytach, tylko żebym słuchała. Ja, żeby słuchać, to potrzebowałam właśnie rysować. Albo czytałam książkę podczas matematyki, tak, jakąś tam powieść i w ten sposób było mi łatwiej uważać na matematyce i non-stop miałam kłótnię z nauczycielką od matematyki, która mnie ciągle wyganiała do dyrektora. Na szczęście on rozumiał, kim ja jestem, jaka jestem i nie miałam tak naprawdę kłopotów. No ale z jej strony miałam poważne nieprzyjemności, bo ona się upierała, że ja jej nie słucham. I była bardzo przykra, bardzo złośliwa w swoich komentarzach, więc ja zaczynałam się z nią kłócić, jak to autystyczne dziecko, które domaga się sprawiedliwości, szacunku i klarowności, tak powiedzmy może. Ja się odpalałam bardzo szybko i ja się kłóciłam z nią, cisnęłam jej, płakałam równocześnie. Cała klasa się z tego śmiała, ciągle śmiała, tak? Gapiłam się na okno na lekcjach, żeby się lepiej skupić. I wiem, że każdy młody autysta i każdy młody ADHD-owiec też to przeżył. Tu jeszcze Hania pisze, i jeszcze z dyspraksją rozlewającego wszystko wpadającego w drzwi. Oczywiście, rąbnąć się w drzwi to obowiązkowo ciągle, nie trafić w futrynę. Mam znajomych,
Mam mnóstwo znajomych. Co prawda, w moim wieku to znajomi są głównie zajęci, ale nadal ich mam. I tutaj, gdzie ja mieszkam, czyli w powiecie wołomińskim, w okolicach Warszawy, jestem w stanie wziąć człowieka w ramach zajęć z rewalidacji na imprezę do klubu. Poznać go z ludźmi innymi. Pogadać z ludźmi, których nie znamy, ale którzy do nas zagadają. Umiem w to wchodzić. Mało który autysta potrafi w to wchodzić. Jestem w stanie nauczyć gotować, jestem w stanie nauczyć oszczędnych zakupów. Ja robiłam w życiu mnóstwo rzeczy. Miałam rodziców, którzy chcieli, żebym się rozwijała, w związku z czym ja miałam mnóstwo możliwości do rozwijania się. Również w dorosłości z tego korzystałam. I wiem, że jako autysta ja jestem dość nietypowym przypadkiem, który spróbował bardzo wielu rzeczy. Bo o ile autyści potrafią się nauczyć bardzo wielu rzeczy, o tyle wejście w świat po to, żeby się tego nauczyć, jest dla nas dużym problemem. A dla mnie nie było. I wiem właśnie, że moją supermocą jest to, że ja umiem prawie wszystko. Brzmi to może próżnie. I nie z każdej dziedziny umiem, ale z każdej dziedziny życia codziennego ja umiem prawie wszystko. Jestem tak zwaną chujową, ale bardzo, bardzo kompetentną panią domu. Przez to, że mam ADHD, to jestem tą tak zwaną chujową. Ja teraz nawiązuję do fanpage'a chujowej pani domu. Właśnie dla kobiet, które sobie nie radzą z codziennością. Natomiast wiem, że nikt nie dopiera tak ręczników, jak ja, że świetnie gotuję, że umiem doczyścić fugi, powiesić obraz na ścianie, naprawić szafkę, zrobić gobelin. I jestem w stanie również poświęcić uwagę mojemu rozmówcy tak głęboką, że ja wyciągnę z niego to, co jest dla niego dobre. Wyciągnę z niego jego najsilniejsze strony, najmocniejsze strony. Jestem w stanie wyciągnąć człowieka jego najmocniejsze strony. Ja widzę na przykład, którzy ludzie powinni się ze sobą zaprzyjaźnić. Świetnie dobieram koty w ogóle do ludzi. I często moi klienci, mając poczucie, że niczym nie są dobrzy, ode mnie się dowiadują, jakie są ich mocne strony i czego właściwie oni w życiu poszukują, potrzebują. I dlatego wiem, że ja podczas rewalidacji życia codziennego jestem w stanie wybić człowieka dużo wyżej niż lata terapii. I zajęcia te normalnie kosztują jak to terapia, i to niskopłatna. Jeśli spotykamy się nie w domu, to pierwsze 2 godziny to jest po 100 zł każda godzina, a następne od 3 do 5, więcej nie, po 50 zł. Natomiast jeśli spotykamy się gdzieś na zewnątrz, na mieście, muszę dojechać, to pierwsza godzina to jest 200 zł, następna 100 i potem każda aż do 5 po 60 zł. Natomiast wy, którzy to oglądacie, z hasłem koty mają autyzm, możecie dostać 50% zniżki. Dla siebie lub dla kogoś. Tutaj pan pisze, numer telefonu napisz. No to od razu taka próbka. To jest kanał fundacji. Wszystkie dane do fundacji są w opisie. Trochę tak nie za dobrze jest zagadywać, tak to numer telefonu napisz. Ładniej i milej by było, na przykład, czy mógłbym poprosić o numer telefonu, ale nie podaję numeru telefonu, dlatego, że ja nie obsługuję telefonu. To znaczy, ja nie odbieram. Ja mam wyłączone dźwięki. Jak wielu autystów, ja nienawidzę telefonu, nie czuję się komfortowo, kiedy ktoś do mnie dzwoni. W związku z czym ja się porozumiewam pisemnie, głównie przez Messengera, głównie przez Messengera Fundacji. O, lepiej, dziękuję. I tak jak odpowiadam, wszystkie linki do kontaktu z nami są pod filmem. Fundacja Przemocy ma też profil na Facebooku i można przez nasz profil do nas pisać. Albo mailem przemocnie,
Wspane Razem, tak jak nazwa fundacji, przemocnie@gmail.com. Ja po prostu do telefonu zaglądam 2, max 3 razy w tygodniu, czy ktoś do mnie coś napisał. Nie odzwaniam na numery, których nie znam, a moi przyjaciele też wiedzą, że żeby ze mną pogadać, to lepiej się zapowiedzieć wcześniej. Tak mam, tak wielu autystyków mam. Dla nas jest w ogóle jasne, że my wszyscy mamy telefonofobię. Ciężkie jest to do zrozumienia dla innych ludzi, natomiast kolejna rzecz, której mogę nauczyć właśnie osoby, które się męczą z tym, że nie znoszą telefonu, jestem w stanie nauczyć asertywności na takim poziomie, żeby mówiły, że proszę do mnie pisać SMS-y na przykład, tak? Albo proszę kontaktować się ze mną mailem. Proszę do mnie nie dzwonić z zaskoczenia, bo mi to nie wiem, bo tego nie lubię, bo to mi źle działa na koncentrację, bo ja się nie mogę skupić na rozmowie. I tak, ja mogę prowadzić wideokonsultacje albo rozmowy jeden na jeden na żywo, natomiast ja przez telefon mam przede wszystkim problem dlatego, i to jest właśnie taki problem autystów, że my nie widzimy twarzy. W związku z czym ten przekaz jest dla nas bardzo nieczytelny. I w narzędziu RDOS to jest nawet pytanie, czy podczas rozmowy telefonicznej wiesz, kiedy jest twoja kolej na mówienie? Nie, my nie wiemy. Nam się przypisuje brak empatii i nieumiejętność rozpoznawania emocji, a równocześnie my mamy coś takiego, że my nie potrafimy pogadać przez telefon skutecznie, bo nie widzimy czyjejś twarzy. Czyli chyba jednak my potrzebujemy z tej twarzy coś odczytywać. I o ile kogoś dobrze znamy, ktoś jest nam bliski, to te rozmowy nie idą źle, o tyle z osobami, których nie znamy, to jest często bardzo spory problem.